Chciałem opowiedzieć trochę o pojęciu liczby i o liczbach w szczególności. Temat dla matematyka jest interesujący, ale jak zobaczycie Państwo, nie tylko dla matematyka. Już w XVIII wieku wybitny francuski uczony D'Alembert, encyklopedysta, znany bardziej ze swoich prac matematycznych, zapytał sam siebie, co to jest liczba i odpowiedział sam sobie, jak mogę powiedzieć, co to jest liczba, jak mogę powiedzieć, co to jest zapach róży. Jedyną metodą wytłumaczenia komuś, co to jest zapach róży, to przynieść różę i powiedzieć: powąchaj. Obecnie mamy XXI wiek, już się dobrze zagościł i wiemy, co to jest zapach róży. Ja tego nie wiem, bo nie jestem chemikiem, ale chemicy to wiedzą. Natomiast matematycy wiedzą dokładnie, co to jest liczba. Są różne ujęcia definicji liczb naturalnych. Aksjomatyczne, w którym mówimy, że liczby naturalne to są obiekty, które spełniają takie, a takie warunki, ale najbardziej systematyczna konstrukcja liczby, konstrukcja liczb naturalnych jest następująca. Liczba 0 jest to liczba elementów zbioru pustego. Wydaje się to masłem maślanym, bo definiuje liczbę przez liczbę, ale zaraz się z tego wyplączę. Liczba 1 jest to liczba elementów zbioru złożonego ze zbioru pustego. Liczba 2 jest to liczba złożona z elementów, liczba zbioru złożona ze zbioru pustego i zbioru złożonego ze zbioru pustego. Liczba 3 to jest liczba elementów zbioru złożonego ze zbioru pustego, ze zbioru złożonego ze zbioru pustego i zbioru złożonego ze zbioru pustego, złożonego ze zbioru pustego. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko byłoby dobrze, gdybym się umiał wyplątać z tego, że definiuję liczbę przez liczbę. Ale z tego się łatwo wyplączę. No, łatwo i trudno. Mianowicie, mogę powiedzieć tak, i to jest zabieg matematyczny. Liczba 1 to jest klasa zbiorów równolicznych z tym zbiorem. Liczba 2 to jest klasa zbiorów równolicznych z tym zbiorem. Liczba 3 to jest klasa równoliczna, klasa zbiorów równolicznych z tym zbiorem. Co to znaczy zbiór równoliczny? Znaną obserwacją jest, że zbiory możemy porównywać, nie umiejąc liczyć. Jeżeli mam w kieszeniach dwa pudełka zapałek, to mogę się przekonać, w którym jest mniej, nie licząc. Mianowicie wyjmuję po jednej zapałce z każdego pudełka. Gdzie się wcześniej skończy, tam było mniej. Jeżeli skończy się równocześnie, to znaczy, że było tyle samo zapałek. W związku z tym równoliczność nie wymaga liczenia. Równoliczność nie wymaga liczenia. Nie wymaga umiejętności liczenia. W związku z tym wszystkie zbiory, które są równoliczne z tym zbiorem, uznaję za liczbę 1. Liczba 1 to jest coś, co mają wspólnego wszystkie te zbiory. Mogę powiedzieć tak, że kolor czerwony to jest to, co wspólnego mają wszystkie przedmioty koloru czerwonego. Ale mówiąc tak, wcale nie definiuję czerwony przez czerwony, bo mogę to uściślić. Kolor czerwony jest to kolor, jest to coś, co mają wspólnego wszystkie przedmioty, których kolor jest, i tu podaję, powiedzmy nam, długość fali, albo nawet nie muszę podawać długości fali, które mają ten sam kolor. Jeżeli konstruuję liczby naturalne, to potem już liczby następne, liczby całkowite, liczby wymierne, liczby niewymierne, liczby rzeczywiste i liczby zespolone, łatwo się konstruuje za pomocą pewnych właśnie konstrukcji matematycznych, o czym właśnie chcę opowiedzieć. Proszę Państwa, był kiedyś, dawno temu, VI wiek przed naszą erą. W tym wieku poczta elektroniczna działała dość kiepsko. Nie było telefonów komórkowych, w co trudno uwierzyć. Nawet, tu młodzi widzowie się zdziwią, że nawet internetu nie było.
W tym wieku żyli sobie trzej panowie, trzej mędrcy. Jeden w Chinach, Konfucjusz. Drugi w Indiach, Budda. I w Europie Pitagoras. I był taki okres, było kilkanaście lat, w którym oni jednocześnie żyli. Wiadomo z grubsza, czym się Konfucjusz zasłużył. Ja się nie znam na filozofii konfucjańskiej, ale jest to filozofia Dalekiego Wschodu. Budda jest też postrzegany jako twórca religii. Natomiast Pitagoras, no, czy jedyną jego zasługą było odkrycie, że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Otóż nie. Jego zasługi są o wiele większe dla Europy niż nam się wydaje. Jak dla Europy, to i dla całego świata. On stworzył szkołę, zwaną od jego imienia szkołą pitagorejską, w którym no, zastanawiano się nad, mówiąc współczesnym językiem, istotą Boga. Ale Pitagorejczycy uznali za swoje powołanie poznawanie świata. Aksjomatem było, że świat jest poznawalny i świat należy poznać. Jako wybrali cztery dziedziny: astronomię, muzykę, geometrię i algebrę, jako podstawowe. Ze rozpędu powiedziałem algebrę, ale to była raczej arytmetyka. I to były te główne podstawowe, główne nauki, główne dyscypliny, główne sposoby poznania świata. Szokiem dla Pitagorejczyków było odkrycie, że pierwiastek z dwóch jest liczbą niewymierną. Dla nich wszystkie liczby były wymierne, to znaczy były proporcjami, to znaczy były stosunkiem liczb całkowitych. Jak pamiętamy ze szkoły, pierwiastek z dwóch jest liczbą niewymierną, to znaczy nie jest ilorazem dwóch liczb całkowitych. Nie ma takich liczb całkowitych, żeby pierwiastek z dwóch równał się p kwadrat, równał się p dzielone przez q. Dowód jest bardzo prosty. Podnosimy do kwadratu i mnożymy przez q. Otrzymujemy taką równość, 2q kwadrat równa się p kwadrat i możemy tak rozumować, że po lewej stronie jest zawsze nieparzysta liczba czynników pierwszych, po prawej jest parzysta liczba czynników pierwszych, wobec tego nie może to być równe. Odkrycie liczb niewymiernych było tak wstrząsające dla Pitagorejczyków, że im się usunął grunt spod nóg i to było przyczyną rozpadu szkoły pitagorejskiej. Owi Pitagorejczycy podzielili się na dwie szkoły, dwa odłamy. Sporo z tego, co mówię w tej chwili przez ostatnie 2-3 minuty, to jest wzięte z książki Marka Kordosa, wykłady z historii matematyki. Jedni nazwali się akuzmatykami, akuzmatycy. Akuzmatycy to byli tacy, którzy mówili, no nie da się tego zrozumieć. Nie da się zrozumieć, że przekąta kwadratu jest niewspółmierna z bokiem. Nie da się zrozumieć, że umiemy czegoś narysować, umiemy coś narysować, a to nie jest liczbą. Drudzy, którzy potem zostali nazwani matematykami, matematycy, oni powiedzieli w ten sposób, no tak, coś jest nie tak, ale weźmy się do roboty i spróbujmy to zrozumieć. Otóż Platon, znany wszystkim, był wybitnym nauczycielem. Dowód, miał wybitnych uczniów. Jego dwóch wybitnych uczniów przedstawiło konstrukcję liczb niewymiernych. Jedna z nich przetrwała do dzisiaj z małymi poprawkami. Druga no, uległa pewnemu zapomnieniu. Więc to, co dzisiaj się uczymy o liczbach niewymiernych, to jest konstrukcja Eudoxosa. Liczby wymierne po prostu przybliżamy przez ułamki dziesięte, tak jak na kalkulatorze. Żeby dostać pierwiastek z dwóch, naciskam parę klawiszy, wychodzi przybliżenie dziesiętne. Drugi uczeń Platona, Ptaitetos,
bądź teaitet. Inaczej podszedł do zagadnienia i we współczesnej matematyce przetrwało to jako ułamki łańcuchowe. Wtedy pierwiastek z dwóch zapisywałby się w ten sposób, jako taki nieskończony ułamek. Jako nieskończony ułamek. Oto co napisałem jest prawdą we współczesnych oznaczenia. Gdyby zwyciężyła koncepcja teaitetosa, być może matematyka byłaby zupełnie inna. Byśmy inaczej zapisywali liczby, a w szczególności liczby niewymierne. Można spekulować, co by było właśnie naprawdę, gdyby zwyciężyła ta koncepcja. Ale z liczbami niewymiernymi się uporano i upłynęło 1500 lat i przed matematykami stanął nowy problem, mianowicie wyciągania pierwiastków z liczb ujemnych. Jesteśmy ze szkoły przyzwyczajeni, że nie można wyciągnąć pierwiastka z liczby ujemnej, że każdy kwadrat jest liczbą dodatnią, a jeśli nawet, no to po co? I rzeczywiście takie liczby nazwano liczbami urojonymi. I w XVI wieku matematycy włoscy mieli takie same kłopoty, takie same problemy filozoficzne, co adepci szkoły pitagorejskiej z VI wieku przed naszą erą. Tym niemniej liczby zespolone, dziś nauczane również w niektórych szkołach średnich, teraz się mówi ponadgimnazjalnych, bądź na uniwersytetach, weszły do kanonu wiedzy matematycznej. Dlaczego? Jaka jest? Co jest w nich interesującego? Interesujące jest podejście. Wyobraźmy sobie, że mamy do rozwiązania równanie kwadratowe x kwadrat plus 6x plus 16 równa się 0. Wszyscy pamiętamy, jak to zrobić ze szkoły. Delta równa się b kwadrat minus 4ac, potem stosujemy wzory na pierwiastki i wychodzi. Przepraszam, zrobiłem błąd, chcę mieć minus 16. Mogę to zrobić w ten sposób. Rysuję taki kwadrat, gdzie bok jest równy x. Od tego małego kwadratu. A tego kwadracika jest równy 3. Wobec tego pole kwadracika tutaj jest równe 9. 3 na 3. Figurę, którą teraz narysuję na czerwono, starożytni Grecy nazywali gnomonem. Gnomon przypomina trochę literę gamma. I z równania widzę, że jest to równe x kwadrat plus 3x plus 3x. A więc x kwadrat plus 6x. A więc z tego równania wynika, że to pole jest równe 16. Nie kwadratu, tylko pole całego zakreskowanej figury. Wobec tego pole całego kwadratu jest równe 25, ale ono jest równe x plus 3 do kwadratu. X plus 3 do kwadratu. Wobec tego x plus 3 do kwadratu jest równe 25, wobec tego x plus 3 jest równe 5, wobec tego x jest równe 2. Opuszczam pierwiastek drugi, dlatego że jest to sposób arabski z IX wieku naszej ery. IX wiek naszej ery, gdzie ujemnych liczb nie znano. Gdybym to robił na dzisiejszej maturze, to musiałbym pamiętać, że jeszcze tu mam x plus 3 do kwadratu, x plus 3 równa się minus 5. Dobrze. Zmienię teraz nieco dane i rozpatrzę takie równanie. Muszę to zetrzeć. Równanie będzie troszkę inne. Rysunek będzie podobny. X kwadrat minus 6x plus 8 równa się 0. Przepraszam, znowu w znakach się pomyliłem. X kwadrat plus 6x plus 8 równa się 0. Zróbmy ten sam rysunek. A w każdym razie bardzo podobny. Tutaj 3, odłóżmy 3, tu odłóżmy 3. Wobec tego pole, jeżeli tu jest x,
to tu mamy pole x kwadrat, tutaj mamy pole 3x, tutaj mamy pole 3x. Wobec tego ów gnomon ma pole zakreskowanej części jest równe x kwadrat plus 3x plus 3x, czyli x kwadrat plus 6x, czyli z tego równania wychodzi minus 8. W XVI wieku Cardano, również ten od wału Cardana, znanego z samochodów, ale to był znany matematyk XVI wieku, napisał, że to są niesamowite tortury umysłu. Jak to pole wyszło minus 8. To absurd. No ale zobaczmy. Nie zważając na to, że to jest absurd, bo przecież pole nie może być liczbą ujemną, idźmy dalej. Pole małego kwadracika jest 9, bo jest 3 na 3. Wobec tego pole dużego kwadratu jest równe minus 8, to jest to nonsensowne pole zakreskowanej figury, dodać 9, czyli 1. A więc x plus 3 do kwadratu równa się 1. X plus 3 do kwadratu, bo obliczam pole kwadratu, do kwadratu równa się 1. Stąd mam x plus 3 równa się 1, bądź x plus 3 równe minus 1. Stąd mam x równe minus 2, stąd mam x równe minus 4. I można sprawdzić, że minus 2 spełnia to równanie. Zobaczmy, minus 2 do kwadratu plus 6 razy minus 2 dodać 8 równa się 0. A więc mimo, że po drodze zrobiłem taki nonsens, że jakieś pole wyszło ujemne, to wynik wyszedł dobry. No to jest tortura umysłu, jak to zrozumieć? Bardzo wiele z matematyki, z rozwoju matematyki polega na tym, że wydaje się, że coś jest bezsensowne, ale jak się przyjrzymy głębiej, to umiemy obejść, umiemy rozwiązać tę sprzeczność. Liczby zespolone, których teorii tutaj nie wyłożę, bo to wymaga osobnego wykładu, rozwiązują tę sprzeczność, że x kwadrat może być ujemny. Jeżeli wprowadzimy liczby, których kwadraty są ujemne, to zyska na tym nie tylko algebra, ale zyska geometria. Rozwój matematyki między innymi polega na przezwyciężaniu takich trudności, na konstruowaniu coraz to nowych zbiorów liczbowych. A tak na marginesie, jak się dobrze przyjrzeć, sposób arabski rozwiązywania równań kwadratowych jest prostszy niż ten, którego się uczy w szkole. No, prostszy. Gdyby zmienić, to trzeba by zmieniać przyzwyczaje. No, nie można tak łatwo zmienić czegoś, do którego przywykliśmy od wielu pokoleń, bo od pokoleń naucza się rozwiązywania równań kwadratowych za pomocą delta. Delta równa się b kwadrat minus 4ac i tak dalej. No i zmiana przyzwyczajeń nie byłaby dobra. Natomiast no, też interesujące jest, że to, co pochodzi z IX wieku, może się okazać lepsze, a w każdym razie bardziej interesujące niż coś współczesnego. Na przezwyciężaniu takich trudności polega między innymi rozwój matematyki, rozwój pojęcia liczby. Jest to temat fascynujący, ale nie na ten wykład. Liczby, które powstają z dołączenia pierwiastków kwadratowych z liczb ujemnych, nazywają się liczbami zespolonymi i mają wielkie znaczenie dla całej matematyki, również w działach bardzo zbliżonych do zastosowań. Ale o tym, jak mówiłem, innym razem.